strasznie sobie w historii cenię postacie, które nie są takie płaskie, papierowe. Ten był dobry, ten był zły, koniec. Marszałek Konstanty Rokossowski, tu jego rodzice i siostra. On oczywiście jest pochowany w murze kremlowskim w Moskwie. Zawsze mi się wydawał po prostu renegatem, łobuzem i tyle. Tymczasem wbrew pozorom to nie jest taka postać, o której tak jednoznacznie można to powiedzieć. Pewnie zresztą o nikim nie można czegoś takiego powiedzieć jednoznacznie. Polski patriota, naprawdę. Całe jego życie właściwie pokazuje coś takiego. On w tysiąc... pochodził dobrze urodzony, można powiedzieć. Ojciec szlachcic, matka też szlachcianka. On ze starej szlachty wielkopolskiej. Ona z pochodzenia Rosjanka. Skądinąd, ale też ze szlacheckim rodowodem. Konstanty w 1914 roku wstępuje wraz z bratem na ochotnika do carskiej armii, ale to dlatego, że Roman Dmowski kładzie ogromny nacisk na to, żeby Polacy szli do wojska, bo on widział Polskę bardziej raczej w przymierzu z Rosją i żeby tam tworzyć polską obecność w rosyjskiej armii. Więc oni idą na ochotników do wojska. Konstanty przechodzi szlak bojowy do 1917 roku. W 17 roku rewolucja. No i część jego jednostki poszła na prawo, część na lewo. On został po tej lewej czerwonej stronie. Prędko dostrzeżone jego niebywałe zdolności w zakresie wojskowości. Został oficerem, był szkolony później. No, wszystko trwa. Robi karierę, przychodzi 1937 rok, stalinowskie czystki. Rokossowski zostaje aresztowany pod zarzutem, który w pierwszej chwili brzmi absurdalnie, ale coś tam... Znaczy, oczywiście to nieprawda, ale jednak był skonstruowany dość poprawnie. Rokossowskiemu zarzucano współpracę z wywiadem polskim, niemieckim i, proszę Państwa, japońskim. Brzmi egzotycznie. Tymczasem jego brat, który został w Polsce po I wojnie światowej, był wysokim oficerem Komendy Głównej Policji, pracował w wywiadzie policji, który bardzo dobrze kooperował z Japończykami. Więc zarzut taki wbrew pozorom wygląda głupio, a dość logicznie. W śledztwie jak w śledztwie Rokossowskiego potraktowano poważnie, wybito mu zęby, wybito mu oko, był potwornie katowany. Są relacje współwięźniów mówiące o tym, że się pięknie zachowywał, że pocieszał wszystkich, umacniał, apelował, nie przyznawajcie się bez sensu, nie obciążajcie niewinnych ludzi, bo zrobią z nimi to samo, co z wami. Dostał oczywiście wyrok śmierci, zamieniony później na 10 lat. Podobno udało się, to w ogóle niesamowita historia, jakieś tam apelacje u nich, takich rzeczy w zasadzie nie było, ale było, jak się okazuje. Udało się podobno wmówić sądowi, że ponieważ obciążające Rokossowskiego zeznania pochodzą od osób, które już nie żyją, więc wygląda to na jakąś wiarę sądu w życie pozagrobowe. Głupio brzmi, ale podobno coś tam takiego było i rzeczywiście wybronili go. Dostał tylko 10 lat, no to wyrok po prostu śmieszny, jak na tamtejsze standardy. Wyciągnął go marszałek Simon Timoszenko po wybuchu wojny z Niemcami w 1941 roku. Rokossowskiego podleczono, później kierował m.in. obroną Moskwy, na Łuku Kurskim dowodził później najważniejszym, potężnym frontem, pierwszym frontem białoruskim. To było mniej więcej 900 km szerokości pasa walk, największa ówczesna jednostka. Podobno bardzo chciał wyzwolić Warszawę. Sam tak twierdził. Te sprawy są nie bardzo dobrze rozpoznane. On opowiadał w taki sposób, że przez Berlinga wysłał swojego emisariusza dla nawiązania łączności z Komendą Główną Armii Krajowej, która wcześniej własnymi kanałami dotarła do Stalina, co Rokossowskiego, no, pomijanego jako dowódca jednak nadchodzącego frontu, jakoś tam dyskredytowało. No i ponoć dlatego on tutaj nie mógł wiele zrobić, tak sam twierdził, zdymisjonowany zresztą
ze stanowiska w listopadzie 1944 roku. Przejął ten front po nim Żukow i to Żukow zdobywał Berlin i największe zaszczyty. Ale Rokossowski dowodził no tylko defiladą zwycięstwa w Moskwie. W ogóle profesor Paweł Wieczorkiewicz, którego o sympatie prorosyjskie i prosowieckie posądzać raczej trudno, twierdził, że Rokossowski na pewno był jednym z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszym radzieckim dowódcą w II wojnie światowej. To był człowiek, który znakomicie radził sobie z dowodzeniem, a ponadto, o czym wszyscy wiedzieli i wszyscy strasznie chcieli służyć pod jego rozkazami, był jedynym z tych największych dowódców, który w ogóle myślał o czymś takim jak straty. U Żukowa, u Koniewa ludzie byli mięsem armatnim. Rokossowski myślał o ludziach. Jakieś takie nierosyjskie podejście zupełnie, no bo to jednak Polak. Może dlatego. W każdym razie wszyscy wiedzieli o tym, że u Rokossowskiego szansa przeżycia wojny minimalna, ale jest większa niż gdzie indziej. I strasznie chcieli u niego służyć. Po wojnie początkowo został dowódcą Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w Polsce. Potem też sam twierdził, że nie chciał. Uczyniono go ministrem obrony, został marszałkiem tutaj. Różnie się mówi o tym okresie. Mówi się, że Józef Światło, wicedyrektor Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który uciekł w 1953 roku i tam potem sporo opowiadał, jak to w Polsce wygląda. Światło mówił o tym, że były w Polsce wśród rządzących takie dwa piony. Pion polityczny i pion wojskowy. Ten pion polityczny to był Bierut, który musiał się niejako spowiadać Rokossowskiemu z tego, co robi. Oczywiście obaj byli sterowani centralnie z Kremla. Natomiast Rokossowski był całkowicie od Bieruta niezależny. On przyjmował rozkazy tylko od samej góry i czasem coś Bierutowi powiedział, a czasem nie. Skądinąd wiadomo też, i to też Światło mówił, że Rokossowski żył pod straszną presją. On wiedział na przykład, jego ochrona, to byli sami Rosjanie. On wiedział, że jakby co, wystarczy jedno słowo i oni z ministerstwa zamiast do willi w Konstancinie wiozą go na lotnisko i lecimy sobie do Moskwy. Więc miał świadomość tego, komu naprawdę służy, kto nim rządzi, kto nim kieruje. Skądinąd wielu ludzi twierdzi, że gdyby nie Rokossowski, terror w Ludowym Wojsku Polskim może byłby większy. Ponoć występował w wielu sprawach i komuś tam próbował pomagać. Załatwił na przykład, to wiemy na pewno, emeryturę dla byłego dowódcy obrony Modlina, generała Tome, w 1939 roku. On później pracował w Gdyni po powrocie do Polski jako dozorca, bez żadnych środków do życia. Rokossowski mu to załatwił. Podobno wielu wybronił jednak. Mimo tego, że no, był tę całą machinę terroru stalinowskiego zamieszany mocno. Przychodzi rok 56, są zmiany. Gomułka zaliczył arbitralnie Rokossowskiego do Rosjan. Proponowano mu pozostanie w Polsce, proponowano mu jakieś nagrody. Podobno nie przyjął niczego, obraził się, powiedział, że nie, to nie on wyjeżdża i więcej nie wróci. W Związku Radzieckim jeszcze później był wiceministrem obrony. No i mówi się, że tam bardzo szukał Polaków, że zawsze czuł się Polakiem, w święta zakładał polski mundur, kazał się pochować w polskim mundurze, nie rozmawiał z Polakami po rosyjsku, z Jaruzelskim na przykład, nie chciał w ogóle używać rosyjskiego. Wnuk chodził do polskiej szkoły, z wnukiem rozmawiał wyłącznie po polsku, wnuczkę ochrzczono w polskim kościele w Moskwie. Nie wiem, co wiem, podobno kazał się pochować w polskim mundurze. Czuł się Polakiem jednak i zachowały się takie jego słowa do jednego ze współpracowników przed wyjazdem w Polsce, w Polsce w 1956 roku. Mówił do generała Cymbalewicza coś takiego. Zobacz, jaka ironia. W Rosji byłem Polakiem, a tu jestem Ruskim. No i wyjechał, nie wrócił. Nie wiem, dla mnie to jest postać bardziej tragiczna niż straszna. No,
ja już patrzę z innej perspektywy, niż ci jego podwładni w latach 50. Ale ciekawy człowiek na pewno.